Cześć, z tym Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. Moi kochani, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 16 tysięcy łapek. Jest to dla mnie chory wynik, bo Clash Royale generalnie na moim kanale pojawia się bardzo rzadko, ale jak się pojawi, no to pojawi się z przytupem, więc mam nadzieję, że pod tym filmem też zostawicie takie 10 tysięcy łapek. Byłbym naprawdę mega zadowolony, a w dzisiejszym odcinku wbijemy sobie nową arenkę oraz kupimy sobie specjalną ofertę aż za 100 zł. Także zapraszam do oglądania. W ostatnim odcinku, moi drodzy, mieliśmy kupić ofertę za 50 zł. Niestety ta oferta zniknęła. Jak dobiliście próg łapek, no to ta oferta zniknęła. Jest mi teraz wstyd, jest mi smutno. Ale, moi drodzy, postanowiłem, że się zrewanżuję i nie jestem gołosłowny. Dzisiaj też kupimy jakąś kozacką ofertę. Specjalnie dla was, bo wbijałem puszki i w dzisiejszym odcinku wbijemy sobie, moi drodzy, Mastera jedyneczkę. I umówmy się w ten sposób, że jeżeli pod tym filmem zostawicie 10 tysięcy łapek, to kupujemy w następnym odcinku jakąś przekozacką ofertę i wbijam Mastera dwójkę. Na chwilę obecną w sklepie mam kozacką ofertę, legendarna arena, tak się nazywa oferta. Wartość tej oferty jest trzykrotna, więc mój drogi przyjacielu, klikasz 3 razy łapkę, bo wartość oferty jest trzykrotna. Wchodzimy teraz na sam dół, sprawdźmy, czy mamy kodzik. No niestety kod Farel się zresetował. Potwierdzamy, wpisujemy. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel w sklepie Clash Royale, nagrywajcie to, podsyłajcie nam e-mail kodfarel@gmail.com. A jeżeli twój krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś 500 gemów. Dokładnie kod PSC o wartości 500 gemów. Dobrze, moi drodzy, więc kupujemy ofertę. Został poprawnie sfinalizowany i mamy to, moi drodzy, 8 przedmiotów, 7600 golda, pięknie. Do tego Royal Delivery, do tego Electro Spirits, do tego Butter Healer, Elixir Golem, Earthquake, Barbarian Barrel i, moi drodzy, jest i legenda, którą będziemy mogli skipnąć. Mam nadzieję, że to będzie lawa. Graveyard! Nie no, Graveyarda nie chcę. Ja od razu tak, moi drodzy, skipuję legendy. Fisherman, Ram Rider też nie. Electro Wizard, no spoko, ale mogę go już podnieść poziom wyżej, więc na razie go nie używam. Lecimy dalej. Magic Archer, nie chcę. 4 strajki. Royal Ghost, najgorzej. Bandytka. No i dobra, ryzykujemy. Co będzie, to będzie. Jak będzie Sparky, to nie wierzę. Lumberjack. Ostatni strajk. O dobrze, Mega Knight, chociaż jakiś tank. No dobra, nie ma co narzekać. Ach, no ale że żadnej lawy nie było. 7 przedmiotów, czyżby legenda? Ice Spirit, Bomber, Goblin Gang, Royal Hog, Rocket i... no niestety nie, Gwarcy i Barbarian Barrel. No dobra, taka sobie ta skrzyneczka, nie za ciekawa. Executoner, jak najbardziej na propsie, lubię tą kartę. Barbarian Barrel, Freeze oraz Dark Prize. Gold? Skeleton Dragon, spoko, muszę nimi zagrać i sprawdzić deck z Lava Handem plus te Skeleton Dragony, bo są bardzo fajne. Elixir Golem, nie za bardzo propsuję tą kartę. Royal Delivery nie używam. Firecracker przyda mi się z pewnością też do mojego decka. Earthquake, Skeleton Army, no i niestety Goblin Giant. Czemu żadnego dragona nie daliście, no? Najgorzej. Także, moi drodzy, 50 tysięcy golda jeszcze trafia na moje konto. No to teraz otwórzmy sobie skrzyneczki, które mam tutaj. Pyk, 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 otwarte. Kolejna skrzyneczka, otwarta. I, moi drodzy, gramy moim deckiem standardowym. Taką wygląda. Co się zmieniło u mnie ostatnio? Bodajże Fireballa podniosłem poziom wyżej za 50 golda. Na chwilę obecną na sobie po prostu zbieram jeszcze karty, aby je ulepszyć. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy jeszcze jedną skrzynkę. Open chest. Uwaga, otwieramy. Jak sobie nasi klanowicze poradzili? Valkyria, Minion Horda, Battle Healer, Mirror, no i niestety bez legendy, bo nie zaliliśmy pierwszego miejsca. A szkoda. Gramy z gościem, który ma 12 poziom. Wow, well played, damy mu. Jeszcze nie zaczął, ale od razu propsik poszedł. Dobra, mamy lawkę, mamy balona, mamy dragona. Chłop ma karty na 12 poziomie, nie za wysoko, więc spoko. Muszkieterka, muszkieterkę przydałoby się w jakiś sposób fajny skontrować, tylko nie wiem jeszcze w jaki. O nie, Inferno Tower. Zróbmy tak, tak. Tam Minera zagrajmy i może jeszcze Fireball byśmy dali. Hog Rider idealnie dostanie. Jeszcze dostał Hog Rider przy okazji. No ale to jednak nie jest to, co myślałem. Ten Ice Golem będzie mnie denerwował i ten Inferno Tower również. Nie mam w ogóle pomysłu na Inferno Tower, bo nie mam zapa w moim deku. Więc to może być ciężkie, ale zobaczymy.
Znowu rzucił muszkieterkę. Ja bym musiał zrobić tak. Teraz jak przejmą lawę, to rzucić balona. Na to jakieś strzałki, które może coś dadzą. Nic nie dały. I teraz miner. Miner teraz na kontrę. Szybciej miner. Jest! Miner jest przed lawą. Miner przejmuje cel i tutaj idealny kontratak ze strony Farela. Idealny timing. Gdyby te jeszcze papisy nie poleciały za tym Ice Golemem, no to by to siadło na pewno. Muszkieterka, ona sama idzie, więc Goblin Gang na środek. Tutaj Fireball miniony. Hog Rider nawet nie dojdzie. Dokładnie tak, Fireball mój już jest mocniejszy i super się kontruje nim. No i dobra, gramy tak. Lava Handzik, na spokojnie. Ten tower już jest do rozwalenia na S. Tylko teraz trzeba to zrobić właśnie fajnie, jeszcze raz. Przejmują lawę, ja rzucam balona, rzucam tutaj Goblin Gang, tutaj do tyłu miner jeszcze. W sumie nie wiem, czy ten miner był odpowiednio zagrany, ale mamy jeszcze Fireballa, który będzie potrzebny. Nie będzie potrzebny. Okej, okay, Fireball przyda nam się teraz do kontrataku, do defensywy, przepraszam. Hog Rider miniony, nie dochodzi, nie ma szans nawet, ani razu młotem nie uderzył. Mamy jeszcze Goblin Ganga, 10 sekund do końca. 2, 1 i GG. Łatwo. Kolejna próba, aby wbić 5000. Próbujemy. Big boy. Też chłopowi brakuje tylko 7 puszek. 11 poziom, no to może i łatwo pójdzie, zobaczymy. Zobaczymy, jaki będzie miał deck. Będzie miał Inferno Tower, no to może być ciężko, ale zobaczymy. Dobra, Knight na 13, Valkyria, więc z pewnością jeszcze będzie miał jakiegoś Hog Ridera dennego. Muszę zagrać balona, bo nie mam kompletnie czym się bronić przed tym, co tutaj do mnie idzie. Inferno Dragon. Nie no, Wizard, najgorzej. Knightik zaraz spadnie, jeszcze ma Furnace. Nie wiem, czy ten Furnace da radę tutaj. Dobra, padł, szybciutko, na hita zszedł, okej. Porobiony Wizard, jeszcze dostanie miną. Nie rzucił drugi raz bomby balon. Inferno Tower przejmie. Znaczy Inferno Tower, Inferno Dragon. Kurczę, dawno nie grałem w Clash'a i źle komentuję. O nie, Hog Rider i Fireball. Dobra, odrzuciło go trochę. Nie no, trafił jeszcze młotkiem, po prostu w to nie wierzę. No i ta Valkyria może dojść, aczkolwiek nie musi. Dawaj, 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 dawaj. Doszła. Najgorzej, jeszcze Fireball. Dobra, to będzie na pewno 1-1, tylko później kto wyjdzie z lepszym combo. Dajemy Lava Handa. Minera sobie zostawimy na później, bo ten miner musi być idealnie zagrany, żeby te papisy się nie wyłożyły. Teraz musimy zagrać to tak, myślę. Tak. Wizard dostał. Okej. Miner przejął tower, przejął, dobrze. Zagraliśmy to dobrze i bez balona się udało. Minion Horda, od razu ją tutaj w zarodku gaszę. Na samym początku Goblin Gang, miniony. Ten Hog Rider nie powinien dojść, dojdzie. Wysoki poziom Hog Ridera, 13 to jest naprawdę bardzo dużo. 1-1, moi drodzy. Dobra, lecimy po prawej. Lecimy po prawej, bo on będzie z pewnością pushował od środka Hog Riderem. Wizard dostaje Fireballem, trafię. Mam nadzieję, że trafiam. Miner też, nie, źle zagrany z mojej strony miner, najgorzej. Minion Horda, strzałki, padaj, 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 pada wszystko. Papisy wjeżdżają. O nie, źle zagrałem. Hog Rider doszedł. Hog Rider doszedł i Inferno Dragon, czy dokończy tower? 800, 700, 600, 500, 500. Balon, dobra, trudno. Co ma być, to będzie. Balon, miner i Fireball. Fireball, Fireball, Fireball. Dobra, wygrywamy. I Fireball. Tak jest, moi drodzy. W ten właśnie oto sposób bijamy Mastera 1. Nice. I spójrzmy tylko na to. Pucharki wskakują i mamy 5000 pucharków. Tak jest. Podbierajmy sobie wszystkie nagrody. 5000 golda. Epic Token. Skrzyneczka, Epic Skrzyneczka, Executioner, Electro Dragon i Hunter oraz Dark Prime. Spoko. 5000 golda kolejne. Wow, weźmiemy sobie Golema. Dlaczego by nie? Tu mieliśmy prawo wyboru i legenda, moi drodzy. To chyba już jest druga legenda. Proszę lawkę, proszę lawkę, proszę lawkę. Magic Archer, no nie najgorzej, nie najgorzej. Kolejny goldzik. Mamy legendarny token, czyli będziemy mogli sobie wymienić na przykład jakąś legendę za lawę. Giant Chest, Gold, Skeleton Dragony, Electro Giant, Giant Chesta, Koks totalny i Royal Hoxy, dobra.
No i moi drodzy, jak widzicie, mamy wbitą kolejną arenę. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Pamiętajcie, że 10 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek, gdzie wbijamy kolejną arenę i kupujemy kozacką ofertę. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko, czy mamy jakąś nową ofertę. Niestety żadnej oferty w sklepie nie mamy. Dziękuję wam za uwagę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodem FARAL, jeżeli robicie jakieś zakupy. Ja się już z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. Trzymajcie się, cześć!